Cześć, witajcie w Kogucie i Łączce. Dzisiejszym filmem chciałbym rozpocząć taki krótki, może nie krótki, cykl wpisów na blogu i filmów na YouTubie, w których będziecie mogli zapoznać się z narzędziami, które przydadzą Wam się, oby się Wam nie przydały, ale w trudnych czasach będą dla Was pomocne lub już dziś. Bo powiedzmy, dzisiaj pierwszy film z tej serii będzie na temat mapy zagrożeń radioaktywności. Czyli o, tak jak widzicie, taka mapa, na której można sprawdzić, gdzie jest jakie promieniowanie. Ale zapytacie pewnie, dlaczego należałoby tej mapie ufać. Otóż jest to taki projekt społecznościowy, na którym możecie zobaczyć, gdzie w danym punkcie jest jaka radiacja. Jest to zaznaczone kolorami, czy jest to poziom odpowiedni, czyli taki normalny, czy jest to zagrożenie, czy to wręcz taka druga Fukushima, czy inny Czarnobyl. I tutaj na tej stronie właśnie możecie sprawdzić. Urządzenia pomiarowe są u użytkowników zwykłych, takich jak ja czy ty. Każdy mógł swego czasu dołączyć do tego programu. Nie wiem, czy dalej jest to możliwe. Ale no, urządzenia takie właśnie mają zwykli ludzie. No i jest to na mapce rozplanowane. Dodatkowo jeszcze możecie sobie zobaczyć tam elektrownie atomowe, w których miejscach są. To już jest taka rzetelna, dobra baza. Także no, to jest pierwszy takie małe narzędzie. Wszystko będzie w wpisie takim głównym na blogu w kategorii narzędzia, może jakoś to inaczej nazwiemy. I tam będą się pojawiały takie no, różne przydatne rzeczy. Ja Was zapraszam na następne rzeczy. Lajkujcie, subskrybujcie. No i cześć!